W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie są normy słuchu dla operatorów sprzętu drogowego, budowlanego czy robót ziemnych. Szczególnie chodzi o koparko ładowarki, koparki i ładowarki. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego czytelnika. Witam Szanowny Panie Doktorze, moja sprawa związana jest z niedosłuchem jednostronnym ucha prawego, prawdopodobnie chodzi o ślimak. Mam tą wadę wrodzoną, podobną ma moja mama, ma moja siostra. Siostra nosi aparaty słuchowe i słuch w nich jest dobry. Posiadam ubytek słuchu do około 60% na prawym uchu, lewe jest w zupełnym porządku. Idealnie przeszedłem psychotesty i wczoraj byłem u okulisty, wypadło dobrze. No i u laryngologa, i właśnie tutaj zaczyna się mój problem, ponieważ doktor laryngolog stwierdził w badaniach, że mam zbyt dużą wadę słuchu, by mógł dostać się na kurs szkoleniowy operator koparko ładowarki ze środków EFS. Kurs ten ciągnie za sobą następnie uczestnictwo w kursie zawodowym na operatora przecinarki nawierzchni asfaltowych, wózki widłowe, ubijarki wibracyjne. No, lekarz dodał również, że nie kwalifikuję się również na kierowcę zawodowego C, C plus E. Chciałbym się dowiedzieć, czy w mojej sytuacji powinienem, aby dostać się na ten kurs, starać się w pierwszej kolejności o aparaty słuchowe w ramach NFZ, no i w nich przeprowadzić badanie audiometryczne. Odpowiadając na to pytanie, lekarz laryngolog miał rację, no i dla tej grupy zawodowej wymagany jest tak zwany drugi poziom wymagań dla narządu słuchu, co oznacza, że ostrość słuchu w uchu gorzej słyszącym, bez aparatu słuchowego lub z nim, powinno słyszeć szept co najmniej z odległości 3 metrów, czyli laryngolog coś tam szepta, staje 3 metry od Ciebie i Ty ten szept powinieneś słyszeć. Ponieważ z opisu tutaj nie za bardzo wynika, żeby to ucho gorzej słyszące internauty spełniało tą normę, no więc nie kwalifikuje się do zawodu operatora koparki, koparko ładowarki czy innego podobnego sprzętu. Ponieważ norma może być spełniona w aparacie słuchowym, więc warto sprawdzić, czy aparat słuchowy dla tego ucha coś pomoże. No, z zapisu wynika rodzinne występowanie tegoż to schorzenia, czyli jeżeli pomogło mamie, pomogło siostrze, to być może i tutaj mojemu widzowi też coś pomoże, ale no nie mogę nic powiedzieć wcześniej, zanim, że tak powiem, nie przejdzie całej procedury, nie dostanie tego aparatu, nie przystosuje się do tego aparatu, no i zacznie coś w tym aparacie słyszeć i miejmy nadzieję, że przy okazji spełni ten drugi poziom wymagań dla narządu słuchu. Na tym kończę. Jak Ty miałeś podobny problem, koniecznie skomentuj to wideo poniżej. Jak rozwiązało Ci to wideo jakiś Twój inny problem, daj lajka, daj kciuka, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym Facebook, Nasza Klasa, Google+. Wprawdzie nie podejrzewam Cię o to, ale jeżeli nie jesteś moim stałym widzem, koniecznie już w tej chwili dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube, aby otrzymywać od razu moje filmy. Linki są tutaj gdzieś po mojej prawej, a po Twojej lewej stronie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, problem jest dość częsty. Osoby z niedosłuchem, osoby z poważnymi wadami wzroku z reguły są upośledzone zdecydowanie na rynku pracy, no i szukają wszelakich zajęć lepiej płatnych. A niestety zajęcia lepiej płatne z reguły wiążą się ze spełnianiem dość wyśrubowanych norm dla narządu zmysłu, czyli przede wszystkim słuch i wzrok, no i oczywiście narząd równowagi. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce. No i oznacza to ni mniej ni więcej, że ostrość słuchu, w tym uchu gorzej widzący,